Stąd też dla klienta, czy to szwajcarskiego, czy niemieckiego, liczy się głównie jakość. Jakość jest najważniejsza z tego tytułu, że oni opierają się na zasadzie, że zdobywają rynki te zamożniejsze w Europie, nie skupiają się na produkcji, z produkcji, no powiedzmy mniej lub więcej, z mniej zaawansowanych technologii. Mają miejsce na aplikacje, na montowanie aplikacji, na zamontowanie telefonu. Wbudowaną mają również dosyć ciekawe antenę Wi-Fi, także cała hulajnoga może być również anteną Wi-Fi. Myślę, że ich technologia i ich design jest bardzo fajny. Widziałem podobne hulajnogi w Kalifornii, w Santa Monica, ale o wiele prymitywniejsze, o wiele prostsze. Ja myślę, że już standardem jest teraz montowanie w hulajnogach wysięgników w postaci większych lub mniejszych, dłuższej lub krótszego wysięgnika kierownicy. Można domontować, dobudować również światła zarówno mijania, są przygotowane do świateł mijania, jak i światła pozycyjne. Wybór kolorów jest ładny. Te akurat idą na Szwajcarię. Mogą oni robić również OEM nazwy. Na drugiej hali jest również zestaw, który idzie do Polski. Oczywiście troszeczkę tańsze, bo one są chyba po 65-75. Interesujące też, że mają własny, to jest młoda firma, głównie montownia, ale mają własny dział R&D i robią również rowery, Hikerboy. Hikerboy to są te rowery, które są lekko wspomagane również na baterie. Także jak widzicie, na baterii ramowej, na ramie jest umieszczona bateria oraz ma z tyłu zamachowy elektryczny silnik. No bardzo fajna konstrukcja, bardzo estetyczna i bardzo czysta. Potrafi się podobać zarówno czystością, jakością. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. To jest chińska firma. Natomiast jakość produkcji i jakość złożenia materiału i przygotowania materiału, jak i również dobrania komponentów jest totalnie zachodni i totalnie podejście zachodnie. Dzisiaj nie mamy światła, bo są u nas straszne upały, więc te biedniejsze fabryki nie przygotowujące żadnych specyficznych produktów do kluczowych dla gospodarki chińskiej, wyłączają im częściowo prąd z tego tytułu, no, że wielkie, duże fabryki produkujące dla dużych, potężnych korporacji muszą mieć prąd, numer jeden, a numer dwa, no to muszą mieć oczywiście chłodzenie. Prezentują dodatkowo, tutaj jest taki dział, gdzie panie sobie pracują nad R&D, mają wszystkie ISO, mają wszystkie ROH, także ta firma robi wszystko z głową. Tutaj jest taka półka, gdzie robią designy specyficzne z podwójnymi bateriami, z zawieszeniem do takiego jakby bardziej terenowego czy pod miejskiego jeżdżenia. Baterie są robione przez ROSA. ROS to jest taka firma w Suzhou, która robi 36-woltowe baterie 0,8 ampera, bardzo fajne, i to jest oparte na bateriach 7,8 amperogodziny. 18650 to jest chyba ich współczynnik i generują moc 280 watów na godzinę. Także to są bardzo dobre, są oparte na pełnym MSDS-ie, ci co wiedzą, o czym mówię. Czyli są całkowicie eksportowalne do Unii Europejskiej, posiadają CE, posiadają ISO i mają również standard UN 38.3. To jest standard, który pozwala nam załadować te baterie na statki. Hikerboy, tutaj zobaczymy za chwileczkę montownię. Chłopaki dobierają. Przez to, że nie ma dzisiaj za dużo prądu, operują na własnych generatorach, więc nie widzimy dużej ilości ludzi uwijających się. Nie będę schodził na pierwsze, drugie piętro, bo tam śmierdzi, tam obrabiają gumę, przygotowują gumę. Dużo jest oczywiście opartego na sourcingu. Sourcing produktów
głównie robią tutaj lokalnie, stąd też ograniczają koszta produkcji. Piękne zakierownicowanie tego stelaża tutaj, także krok po kroku montują i kierownicę i całość produktu zarówno przed włożeniem baterii, jak i również przed wysłaniem do klienta. Tutaj nie widzę wentyla, to prawdopodobnie to jest ta jedna z tych pełnych opon. Wentyle z oponą, opony z wentylami mają to do siebie, że nie wyłamują się. O proszę, tutaj jest wersja ze światełkami. Także wszystko jest zrobione pod klienta. Wszystko jest zrobione pod klienta i posiada wymagania, które w gruncie rzeczy klient potrafi sobie zrobić. Przepustowość dzienną w normalny dzień powiedzieli mi tutaj, że potrafią robić do 380 hulajnóg przy wysokiej jakości. No, doceniam ich jakość, bo chyba jakość jest teraz najważniejsza. Skończyły się czasy, kiedy po prostu produkowano dziadostwo. No i w dzisiejszych czasach trzeba się nastawić na jakość. Przy okazji zobaczymy, kto im robi ramy. Okej. Będziemy wiedzieć, która firma robi ramy, bo widzę, że ramy są bardzo ładnie spawane, bardzo ładnie gięte i bardzo ładny spray, bez oversprayu. To jest nowa montownia, przestrzeń oczywiście rządowa, dostali chłopaki, czterech chłopaków, inżynierów dostało pieniądze od municypalnej jakiejś tam jednostki. Nie dostali dużych pieniędzy, bo tam $1 milion, co to dzisiaj $1 milion, kiedy potężne startupy operują miliardami dolarów. Zwróćcie uwagę jeszcze raz, podwójne wahacze na tego typu hulajnogach, dodatkowe bezpieczeństwo, jak i również komfort. Czytałem artykuł gdzieś ostatnio chyba w Wire, że używacze tych hulajnóg elektrycznych ze względu na szybkość, jak i słabe resorowanie narzekają na kolana. Bardzo mi się podobają ich kolory. Kolory są przednie, bardzo sympatyczne, głębia i dobór koloru naprawdę potrafi robić dużo przy sprzedaży. Tutaj mamy całe zestawy dotyczące kontroli hamulców, jak i również elektrycznej kontroli napędu. Bardzo prosta konstrukcja i w gruncie rzeczy ja to naprawdę nie wiem, nie ogarniam, jak oni to startują do $80, $85, ale to ja podejrzewam, że jakieś chyba super proste wersje, bo w gruncie rzeczy te wszystkie, ja myślę, że bardziej skomplikowane, szczególnie idące na te zamożniejsze europejskie kraje, albo inaczej, zamożniejszych europejskich klientów, będą zapewne bardziej skomplikowane i będą droższe. Zasięg mają 40 kilometrów. To jest dosyć pokaźne, jeśli chodzi o miasto. Myślę, że to spełni wszelkie potrzeby klientów, którzy potrzebują tego użyć w mieście. 40 kilometrów, jeszcze szczególnie na zasadzie, kiedy to jest wynajem na timingu, czyli na karcie wynajmu. Myślę, że to potrafi generować fajny dochód. Jeden euro za 20 minut, tutaj mówiła pani inżynier podzieliła się informacjami od klienta, który właśnie taki wynajem częściowy ustalił sobie w Szwajcarii. Przy okazji, będąc tutaj, zobaczę, jakie mają narzędzia. Narzędzia STA. Jest jej bardzo dobra firma. Kompresory. Widuję jej bardzo dużo w fabrykach, szczególnie te szybkie i precyzyjne kompresory. Kable. Opytał się mnie ktoś o kable do szczęki, do przycinania kabli. To i też podpatrzył tutaj, kogo używają. W takich miejscach dużo można się nauczyć o jakości i o jakości używanych produktów, jak i również o ludziach. Born to jest firma
również, która robi części do samochodówki. Także widzę, że tutaj nie oszczędzają chłopaki na narzędziach do pracy. Narzędzia są dobre jakościowo, narzędzia są bardzo ładnie zrobione i używają wysokiej jakości. Dostali dobre dofinansowanie, więc się nie dziwię. Stoły do montażu. Coraz częściej widuje się takie stoły do montażu. Dodam, że ta fabryka ma 3 poziomy. Na dolnym poziomie idzie produkcja akurat do jednego z klientów, na którą nie możemy wejść, bo posiada brand name'y. Albo inaczej, nie chcemy wejść, bo posiada brand name'y. Nie chcemy pokazywać, do kogo idzie to. Z takich lub innych powodów. Natomiast tutaj możemy to pokazać, bo ta firma Swiss Foxtrot to jest na zamówienie robiona. Tyle, co mogę dodać. Te Foxtroty niewiele się różnią od seryjnych. Niewiele różnią się od seryjnych, tyle, że może części są troszeczkę droższe oraz w wypadku tych Foxtrotów 2 stosują 2 baterie. Bardzo ładnie, bardzo przyjaźnie się one składają. To wchodzi do bagażnika bardzo ładnie. Pochwalili mi się, że komponenty do zawieszeń tylnych robi im podwykonawca, który również robi zawieszenia do samochodówki i do specyficznego tuningu samochodów Bilsteiny i tak dalej. Kupują u niego komponenty, także jeśli Bilstein kupuje od nich, no to znaczy, że bardzo dobrze. Zbliżenie komponentu montażu. Bardzo ładne tarczowe hamulce. Nie znam firmy jak, ale warto zobaczyć, poznać. Nakrętki im robi FSC, no to bardzo dobrze. Na hamulcach mają CE europejskie, czyli nie żadne tam podrobione, czyli całkowicie cała maszyna idzie w CE. Tak jak powiedziałem, te hulajnogi zaczynają się, te akurat są troszeczkę droższe, ale zaczynają się od 45 do 75 dolarów, chodzi ich około 30 na paletę. No to jest teraz moda na świecie na te hulajnogi. Ręczna robota, no chyba tylko dlatego, że to idzie na Szwajcarię i ten specjalny projekt. Dlaczego wybrałem akurat ten projekt? No chcę wam po prostu pokazać jakość. Chiny to już nie jest tania jakość. Chiny to już jest droższa jakość. Także jak widzimy tutaj podejście jest bardzo profesjonalne. Chwaliła się właścicielka, jedną z współwłaścicielek jest inżynierka, pani inżynier. Chwaliła się, że wszyscy pracownicy mają... ale głośno. Mają techniczne wykształcenie. Jest w ogóle moda na kształcenie się techniczne wśród Chińczyków. Także jak widzimy, no daje to efekty. Wentylowane hamulce. Te akurat w tym wypadku z tyłu są, a tam widzieliśmy z przodu, z tyłu tarczowe. Tutaj są i tarczowe, ale to jest silnik zamachowy. No ja myślałem, że to są hamulce bębnowe, ale to jest silnik zamachowy. Jak widzicie, ludzie na spokojnie pracują. Nie słychać świstu bata, pokrzykiwania setników, ani również wrzasku nadzorców. Jest czysto. Jest czysto, co zauważam w coraz większej ilości fabryk. Proszę bardzo. Magnetyczna frezareczka. Nie, to jest skaner właściwie. Skanuje produkty, albo skaner. Czyli przygotowuje jakieś tam galwanizacji. To mnie bardzo interesuje, bo muszę to pokazać koledze, który właśnie mnie pytał o te elektrorowery. Naprawdę jeden z elektrorowerów, który nie wygląda jak... nie wygląda masywnie, nie wygląda ciężko i nie wygląda, że będzie męczył zarówno ciężarem, jak i również rozmiarami. To jest dosyć ciekawe. Wrzucę obydwie wersje filmu, bo część na dubla kręcę na
telefonie. Ostatnio mi coś wysłałem gimbala, ale zepsuł mi się. I znowu szukam nowego gimbala. Bardzo ładnie podoba mi się zarówno okablowanie, czyste uchwyty, czyste końcówki. Ładnie to wszystko pomontowane, bez śladów kleju, bez śladów olejów, bez śladów żadnych tam nawilżaczy czy silikonów. No, da się lubić produkt, da się lubić. Hikerboy. Zobaczymy, gdzie to idzie. Okej, to idzie do Hongkongu. Bardzo ładnie. I to są... Ciekawe są, najfajniejsze w tych miejscach są czasami nalepki. Można znaleźć wiele ciekawych rzeczy i nauczyć się o firmie, obserwując czy zarówno nalepki, czy sposób, w jaki kompletują produkty. Myślę, że to jest genialna sprawa. Wcale bym się nie zdziwił, zaraz się dopytam szczegółów, jeśli to byłby napęd lub kopia napędu zachodniego. Myślę, że tyle na tyle. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat. Wrzucę obydwie kopie filmów, bo nie wiem, który mi wejdzie. Coraz mniej czasu jest na obróbkę, przygotowanie filmów, także wybaczcie mi. Jeśli coś pominąłem w jednej wersji filmu, dodam w drugiej wersji filmu. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Pozdrawiam wszystkich rodaków na świecie, wszechświecie. Dziękuję za oglądanie. Cudowna sprawa, że spędzacie ze mną czas. I też bardzo fajnie, cieszę się za miłe i pozytywne komentarze. Tyle na tyle.